Jeżeli na waszym smartwatchu jest inna godzina na zegarku jak w waszym smartfonie, pomimo tego, że smartfon i zegarek są sparowane, połączone, dokonaliście synchronizacji i zobaczcie, jaka tu jest różnica. U mnie jest to akurat różnica kilku sekund, co prawda, ale bywa, że różnice tu się pojawiają dużo większe i możecie synchronizować zegarek i nie pomaga to w jego aktualizacji godziny. Co wtedy zrobić? Ja pokażę wam na przykładzie Venu SQ od Garmina, ale wygląda to podobnie w innych smartwatchach. Zobaczcie, tu już mamy 10.50, u mnie ciągle 10.49, dopiero za kilka sekund przeskoczy nam odpowiednia godzina. Także widząc sekundy, to różnice widzimy dokładnie, ale nie zawsze możecie to zweryfikować. Co w takim przypadku robimy? Wchodzimy przede wszystkim w ustawienia zegarka, nie dotykając tutaj kwestii naszego smartfona, po prostu wchodzimy do ustawień zegarka i mamy taką opcję jak zegary lub też czas w zależności od modelu. Następnie wchodzimy w nie stoper, tylko przesuwamy na czas. I tutaj mamy źródło czasu, mamy automatyczne, wybieramy sobie ręcznie. Następnie źródło czasu, tam gdzie mamy godzinę, czas, podajemy dokładną godzinę i zatwierdzimy tą godzinę po przeskoczeniu naszych sekund dokładnie jak mamy, czyli 10.51 wskakuje, ok. No i rozładowało mi baterię w kamerce, ale ok, jesteśmy z powrotem, czyli mamy godzina 11.12 i na naszym smartwatchu mamy identyczną godzinę, jak widzimy 12 sekund, 13, wszystko tutaj zsynchronizowane przebiega prawidłowo. Czyli jeszcze raz, jeśli automatyczne synchronizowanie nie pomaga, wystarczy właśnie, że ustawicie to ręcznie. Najlepiej ponownie wrócić do ustawień automatycznych, aby nie było problemu, jeśli chodzi o jakieś przestawienie godziny z czasu na letni i tak dalej, więc często wystarczy przyłączyć automatycznie, przyłączyć na ręczne ustawienia, z powrotem wrócić do ustawień automatycznych i wszystko powinno wrócić do normy. Takie chwilowe zawieszenie się naszego smartwatcha bywa czasem, że to tak się dzieje. Możemy też wejść jeszcze w ustawienia telefonu, następnie kliknąć synchronizuj. Wtedy połączenie synchronizacji powinno też pomóc w aktualizacji waszej godziny, aby była prawidłowa. Czyli wracamy ponownie do naszych ustawień. Jak widzimy, godzina prawidłowo. Tutaj zobaczcie sobie według naszego zegarka w naszym smartfonie. Także w ten sposób możecie sobie ustawić, w zależności od modelu zegarka wygląda to bardzo podobnie, jeśli oczywiście ma on dostępne menu, tak rozbudowane jak to jest w Garminie. Oczywiście wszystkie modele zegarków firmowych typu Apple Watches, mam Samsungi, Huawei mają taką dostępność. Gorzej jest z modelami chińskimi, które też wam pokazywałem tutaj w odcinku. Sobie zobaczcie, właśnie ciekawy produkt, a przede wszystkim za dobrą cenę. Serdecznie was zapraszam, kliknijcie sobie ten odcinek, zobaczcie jak to wygląda właśnie odnośnie takiego typowego chińskiego produktu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków, na które was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!